przechowywanie mleka. Jak przechowywać pokarm mamy? Pokarm mamy dla dziecka zdrowego, donoszonego, przechowujemy w czystych, wygotowanych pojemnikach. Pokarm dla wcześniaka powinien być przechowywany w pojemnikach wysterylizowanych. Jeżeli chodzi o temperaturę przechowywania, to dla dziecka donoszonego w temperaturze pokojowej możemy przechowywać mleko do 12 godzin, w lodówce 3 do 4 dni, w lodówko-zamrażarce do 3 miesięcy, natomiast w wolno stojącej zamrażarce, której temperatura osiąga minus 20 stopni, nawet do roku. Dla wcześniaków zalecenia są bardziej rygorystyczne. W temperaturze pokojowej możemy przechowywać mleko tylko godzinę, w lodówce do 48 godzin, w lodówko-zamrażarce do kilku tygodni, natomiast w wolno stojącej zamrażarce do 6 miesięcy. Jak przygotować odciągnięte mleko przed podaniem? Odciągnięte mleko, które nie było zamrożone, wystarczy podgrzać w kubeczku bądź w garnuszku z ciepłą wodą. Natomiast nie wolno podgrzewać mleka w mikrofalówce. Powoduje to zubożenie wartości mleka. Wiele żywych komórek, które są w mleku mamy, ginie pod wpływem mikrofali. Natomiast jeżeli mleko było zamrożone, trzeba postępować z nim ostrożnie, powoli je rozmrażać, czyli z dużym wyprzedzeniem przełożyć najpierw z zamrażalnika do lodówki. Kiedy się rozmrozi, z lodówki wystawić do temperatury pokojowej, a po osiągnięciu tej temperatury mleko podgrzać w kubeczku z ciepłą wodą bądź w garnuszku do temperatury około 37 stopni, tak aby kropla upuszczona na nadgarstek nie była ani za zimna, ani za gorąca. Ma być przyjemnie ciepła. Jak karmić dziecko mlekiem odciąganym? Sposób podawania odciągniętego mleka powinien być taki, aby nie zaburzał odruchu ssania u dziecka. Uważa się, że do 6 tygodnia dziecko nie powinno otrzymywać mleka ze zwykłej butelki ze zwykłym smoczkiem. Noworodkom, które jeszcze nie znają dobrze mechanizmu ssania, zazwyczaj podajemy mleko metodą sondą po palcu, czyli dziecko ssie palec rodzica, tak jakby ssało pierś i jednocześnie ma wprowadzoną do buzi sondę, cienką rurkę podłączoną do strzykawki z mlekiem. Ten sposób nie zaburza mechanizmu ssania. Można też nabyć specjalne butelki tak skonstruowane, że mleko nie wypływa samoistnie ze smoczka, tylko dziecko musi wytworzyć takie samo podciśnienie jak przy ssaniu piersi, aby pokarm popłynął. Ta metoda wydaje się być metodą optymalną. Natomiast dziecko, które jest starsze, ma już skończone 6 tygodni, można bez większych obaw podawać mleko butelką ze zwykłym smoczkiem. Nic złego nie powinno się wydarzyć.